Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarze poświęconym mikroserwisom Node.js. Pomysł na tego webinara powstał już jakiś czas temu, po wielu miesiącach prac w projekcie, właśnie w którym mieliśmy mikroserwisy. No i w trakcie tych wielu miesięcy prac nabyliśmy szereg doświadczeń, spotkaliśmy się z wieloma problemami właśnie w oparciu o mikroserwisy, no i chcielibyśmy się z Wami tymi przemyśleniami podzielić. Ja nazywam się Mariusz Lichczajt, pracuję w The Software House jako full stack developer już od ładnych paru lat. W tym czasie miałem udział w wielu różnych projektach, zarówno jako backend developer w PHP, w Node, jak i jako frontend developer tutaj we Vue, w Reakcie, w Angularze. I w trakcie tych wielu lat prac nad projektami takim najczęstszym projektem, z jakim miałem okazję się spotkać, był projekt, który właśnie składa się z takich dwóch części, jakiegoś backendu, czyli API, oraz frontendu, czyli SPA. I przeważnie taki podział tego typu projektów wygląda na takiej zasadzie, że na backendzie mamy jakieś jedno repozytorium, kilku deweloperów. Oczywiście wybieramy do tego odpowiednią technologię, przykładowo Node.js. No i podobnie jest na frontendzie. Przy czym wybieramy tam odpowiednią technologię frontendową, tutaj na przykład React. My się dzisiaj skupimy na tej części backendowej, bo ta nas najbardziej interesuje. No i z czasem przychodzi taki moment, w którym liczba funkcjonalności jest na tyle duża, że to nasze API tak naprawdę zaczyna się zamieniać w tak zwany monolit, czyli aplikację, która jest trudna do zrozumienia, trudna do modyfikacji. Właśnie przez wzgląd na dużą ilość kodu. Dodatkowo to sprawia, że development takiej aplikacji spowalnia z czasem, a modularność jest coraz gorsza, jakość deweloperzy nie mają ochoty pracować w takich projektach. Po co mogą nam przyjść właśnie mikroserwisy? Jeśli chodzi o cechy mikroserwisów, to najczęściej w internecie możemy przeczytać, że takie mikroserwisy to małe, wyspecjalizowane aplikacje. Przez to, że są małe, to też są łatwe w zrozumieniu, łatwe w testowaniu. Dodatkowo, dzięki temu, że są małymi aplikacjami, to możemy często dokonywać wdrożeń nowych wersji. Dodatkowo, takie aplikacje możemy dewelopować w niezależnych zespołach deweloperskich. A z racji tego, że każdy mikroserwis możemy napisać w jakiejś innej technologii, to ta technologia może właśnie najlepiej służyć danemu problemowi. Jeden mikroserwis możemy napisać w Node, drugi przykładowo w dotnecie. Więc zobaczmy teraz, jakby ten nasz monolit mógł wyglądać, gdybyśmy go podzielili na takie mikroserwisy. Część frontendową zostawiamy tak, jak była, no a nasz monolit zaczynamy dzielić na kolejne to mikroserwisy. Mamy tutaj jakąś bramę API. Jakiś serwis płatności, serwis do raportowania, serwis do wyszukiwania. No i zakładamy, że każdy z takich serwisów tworzymy w jakimś osobnym repozytorium kodu, przydzielamy tam jakiegoś dewelopera, który zna się na danej technologii, która akurat jest wykorzystana w ramach danego serwisu. No i technologię wybieramy tak naprawdę najlepszą w danym momencie, ponieważ chcemy, żeby wszystkie te mikroserwisy najlepiej spełniały swoją rolę. No i tutaj powstaje pewien problem, ponieważ przez to, że każdy taki mikroserwis jest wpisany w innej technologii, też mamy problem z migracją deweloperów pomiędzy projektami. Rzadko zdarza się, by ktoś znał aż tyle technologii w wystarczającym stopniu. Dodatkowo prawdopodobnie każdy z tych strukturę kodu, inną organizację modułów itd. Przez to trudno będzie wejść w taki projekt, trudno będzie się zorientować na start, co się tam dzieje i jak można tak naprawdę wdrażać kolejne funkcjonalności. Dodatkowo, jeżeli chcemy wprowadzać jakieś funkcjonalności, które opierają się na wiele różnych mikroserwisów, to tutaj też musimy tworzyć mnóstwo pull requestów, bo tych repozytoriów jest też ogromna ilość. No i tutaj, co jest dobre dla Netflixa, niekoniecznie jest dobre dla nas. Co to oznacza? Przede wszystkim to, w jaki sposób dokonujemy takiego podziału na repozytoria, na mikroserwisy, zależy też w dużej mierze tak naprawdę od
od organizacji, czyli od firmy i od rodzaju projektu, który tworzymy. Przykładowo Netflix z biurami na całym świecie, z całkowicie niezależnymi zespołami. Być może czerpie korzyści właśnie z takiego podziału na repozytoria, na mikroserwisy, ale niekoniecznie firma taka jak nasza, czyli The Software House, gdzie wszyscy pracujemy w jednym biurze, pod jednym dachem, często siedzimy nawet obok siebie i wtedy taki podział na repozytoria niekoniecznie daje nam jakieś korzyści. Dlatego podeszliśmy do tematu nieco inaczej. Ponownie zostawiamy frontend tak jak był. Natomiast jeśli chodzi o backend, to wprowadzamy tak zwane monorepa. Monorepo, czyli jedno repozytorium kodu, w którym trzymamy wiele różnych definicji mikroserwisów, które pisane są w ramach jednego stosu technologicznego. To znaczy, każdy taki stos zawiera jedno repo. Przykładowo w Node.js-ie mamy jakąś bramę, serwis do raportowania, serwis do poszukiwania. Jeżeli chcemy wprowadzić kolejny stos technologiczny, przykładowo w Pythonie, no to też tam możemy zdefiniować wiele różnych mikroserwisów. A dodatkowo, dzięki temu, że mamy wiele różnych mikroserwisów wpisanych w ramach jednej technologii, no to możemy też współdzielić wiele różnego rodzaju bibliotek w postaci właśnie jakichś takich shared komponentów, które mogą być wykorzystane właśnie w tych wielu różnych mikroserwisach. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać taki kod współdzielony pomiędzy tymi stosami technologicznymi, no to tu może być problem właśnie ze względu na różne języki programowania najczęściej. Taki podział ma sporo zalet i też kilka wad niestety. Zaletą przede wszystkim jest to, że w dalszym ciągu jest to dosyć modularne, a zdecydowanie ułatwiony jest development takiej aplikacji, ponieważ tak jak mówiłem, nie musimy przykładowo tworzyć aż tylu pull requestów, a zamiast 5-8 pull requestów wystarczy jeden. O wiele szybciej się pracuje w takich zespołach, które są właśnie w jednym biurze. Dodatkowo możemy współdzielić sporo kodu, mamy ten sam język programowania, więc możemy pisać jakieś biblioteki, które będą wykorzystane w wielu różnych mikroserwisach. Łatwiej ten kod też synchronizować. Dodatkowo dzięki temu, że wiele serwisów jest pisanych w jednej technologii, no to możemy mieć wspólne procesy Continuous Integration, Continuous Deployment, co też znacznie ułatwia pracę naszym DevOpsom. Dodatkowo dzięki temu, że wiele osób pracuje w takim projekcie i zna daną technologię, to jest w stanie też łatwo migrować pomiędzy projektami. Nie muszą się oni wdrażać w nowe technologie. No i jeśli widzę jakieś łatki bezpieczeństwa dla Node'a, to też jesteśmy w stanie szybko wprowadzić takie łatki do naszego systemu i od razu zapewnić, że wiele mikroserwisów tak naprawdę jest up to date. Oczywiście są jakieś wady takiego rozwiązania. Jedną z wad to jest to oczywiście, że w ramach takiego jednego monorepo mamy trochę większą bazę kodu i musimy umieć się w niej odnaleźć, ale jeżeli sobie stworzymy odpowiednią strukturę kodu, to będziemy w stanie łatwo wyszukiwać odpowiednie i poszukiwane przez nas rzeczy. Kolejną wadą jest to, że ciężej też zachować pewne granice, wyodrębnić takie mikroserwisy, ale to też z tym też możemy sobie poradzić. Ważne, by przykładowo nie importować jakichś rzeczy w jednym serwisie z drugiego bezpośrednio, tylko jeżeli mamy jakieś potrzeby współdzielenia kodu, no to stworzyć jakąś bibliotekę współdzieloną. My musimy o to zadbać tak naprawdę, nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli nie będziemy o to dbać, no to w pewnym momencie może dojść do sytuacji, że jednak te granice będą nieco zatarte, więc to musimy umieć sobie poradzić. Teraz wiele osób może zadać sobie w tym momencie pytanie, ile powinno trwać postawienie takiego nowego mikroserwisu. Mam tutaj na myśli, jak długo powinno trwać stworzenie takiego podstawowego kodu, boilerplate'u, byśmy byli w stanie już zacząć implementować jakąś logikę biznesową. No tutaj odpowiedź może Was zaskoczyć, bo my to robimy w kilka sekund tak naprawdę, a do tego celu stworzyliśmy sobie tak zwane generatory kodu, które
tworzą nam taką podstawową strukturę projektu, podstawową strukturę plików, które tak naprawdę już gotowe są do tego, byśmy mogli jakąś implementację logiki biznesowej tam pisać. Żeby móc stworzyć takie generatory kodu, to też istotne jest, by wszystkie mikroserwisy, które mamy, tak naprawdę miały tą strukturę dosyć analogiczną. Nie możemy sobie pozwolić na to, że każdy mikroserwis będzie mieć inną strukturę, bo też ciężej będzie deweloperom wejść w taki mikroserwis, no i też generatory nie będą w stanie nam tego wygenerować. Co prawda tutaj jest na przykładzie pokazane generowanie tylko takiego podstawowego boilerplate'u, aczkolwiek te generatory, których my używamy, pozwalają nam tworzyć jeszcze dodatkowe rzeczy, jak na przykład klasy klienckie do gRPC, czy jakieś command handlery i tak dalej. Każdy mikroserwis potrzebuje jakiegoś kontraktu. Tutaj wyborów jest wiele. Przykładowo można wykorzystać API-y, Swaggera, RAMLA, czyli RESTful API Modeling Language. My wykorzystujemy w bardzo dużym stopniu gRPC. gRPC jest to taki framework do RPC, czyli Remote Procedure Call od Google'a, dzięki któremu możemy definiować nasze serwisy, używając tak zwanych protocol buffers. Jest to swego rodzaju język oraz zestaw narzędzi, które pozwalają właśnie tworzyć takie kontrakty. A pod spodem wykorzystywany jest dosyć szybki protokół binarny. Takie gRPC nie jest do wszystkiego, ale do komunikacji pomiędzy mikroserwisami jak najbardziej się nadaje. I tutaj przykładowy kontrakt w postaci pliku proto wygląda następująco. Tutaj jest akurat na przykład serwisu do wysyłania wiadomości, do pobierania wiadomości. W ramach takiego pliku proto właśnie definiujemy, jakie są możliwości mikroserwisu, jakie metody są, jakie mają dane wejściowe i dane wyjściowe. I dzięki takiemu plikowi proto te nasze generatory są w stanie generować jeszcze więcej. Tak naprawdę możemy tutaj wskazać, że chcemy wygenerować klasy klienckie i w tym momencie ten generator tworzy taką klasę, tworzy odpowiednie typy w TypeScriptie, tworzy podstawowy szkielet mikroserwisu już z metodami, tak naprawdę z pustą implementacją, gdzie jesteśmy w stanie już zacząć pracować i zacząć tworzyć jakieś flow biznesowe. Dodatkowo w dużej mierze w trakcie naszego developmentu wykorzystujemy Dockera oraz Docker Compose. Przy czym Dockera też można użyć na wiele różnych sposobów. Przeszliśmy już wiele różnych przygód z Dockerem i wyrobiliśmy sobie kilka dobrych praktyk z tym związanych. Przede wszystkim mamy kilka takich założeń, których staramy się trzymać, jak wykorzystujemy Dockera do mikroserwisów. Przede wszystkim mamy jeden plik Dockerfile na nasze monorepo. Dzięki temu nie musimy utrzymywać wielu różnych takich plików. Jest nam łatwiej synchronizować zmiany. Jesteśmy też w stanie łatwiej się odnaleźć w takim pliku. Dodatkowo, jeżeli już mamy taki jeden plik, to staramy się tworzyć jeden obraz per środowisko. Czyli mam jeden obraz dla produkcji, jeden obraz dla developmentu. No i tu może teraz powstać pytanie, w jaki sposób, mając jeden plik Dockerfile, jesteśmy w stanie coś takiego uzyskać. Otóż wykorzystujemy tak zwane multi-stage builds. Jest to taka funkcjonalność z Dockerfile'a, dzięki której jesteśmy w stanie wybudować wiele różnych obrazów właśnie na podstawie jednego takiego pliku. Zaraz pokażę to też na przykładzie. A żeby móc później uruchamiać różne mikroserwisy, to wykorzystujemy coś takiego jak entry pointy, co pozwala nam na uruchamianie różnych serwisów właśnie w ramach takiego jednego obrazu, który zawiera zbudowany kod wielu takich różnych mikroserwisów z jednego monorepo. I tutaj przykład takiego pliku Dockerfile. Akurat kod tutaj nie jest aż tak istotny, bardziej istotna jest idea, którą chciałem wam przekazać. To znaczy, że mamy właśnie jeden plik, jedną definicję i tutaj kolejne stage'e, które pozwalają nam na wybudowanie obrazu w trybie deweloperskim czy w trybie produkcyjnym. A wspomniane już wcześniej entry pointy
Tutaj jest przykład Docker Compose'a z akurat z pokazanymi dwoma serwisami, do security oraz do messagingu. I tak jak możecie zauważyć, w obu wykorzystywany jest ten sam obraz, our app latest. Natomiast za pomocą komendy jesteśmy w stanie wskazać tak naprawdę, który mikroserwis ma się w danym momencie uruchomić. Często spotykam się z takim pytaniem, co zrobić, jeżeli mamy taki monolit, od czego powinniśmy zacząć? Czy jest w ogóle możliwe przepisanie monolitu na mikroserwisy? Oczywiście jest to możliwe, ale nie jest to łatwe. No i tutaj takie coś, do takiego problemu można podejść na różne sposoby. To jest przeważnie moment, w którym zaczynamy myślenie o podziale takiego monolitu na mikroserwisy. No i tutaj z pomocą przyjdzie nam taki wzorzec jak API Gateway. API Gateway to jest taka brama dostępowa do naszego systemu. Jej zadaniem jest odpowiednie przekierowanie ruchu do naszych mikroserwisów. Przy czym jeżeli właśnie mamy taką aplikację monolityczną, no to zadaniem bramy może być to, by część ruchu przepuszczała do monolitu, ponieważ tam istnieje implementacja jakiejś logiki biznesowej, a część ruchu może przepuszczać do takiego nowo utworzonego mikroserwisu. No i tutaj w czasie będzie powstawać coraz więcej mikroserwisów i ta brama będzie mogła przepuszczać coraz więcej ruchu do nich, a coraz bardziej odcinać ten monolit. I tutaj ważne dosyć jest zaznaczenia, że to nie jest tak, że musimy od razu cały monolit przepisać na mikroserwisy. Możemy to przepisywać stopniowo, może istnieć taki system, w którym właśnie żyją jednocześnie te mikroserwisy i ten monolit. Jest to jak najbardziej poprawna sytuacja i do czasu, aż właśnie to wszystko przepiszemy. Oczywiście nie jest to aż tak proste, ponieważ tutaj istnieje dużo więcej problemów, jak chociażby co w przypadku synchronizacji danych z baz danych, no ale tutaj to jest dobra droga do tego, żeby jakoś się zacząć. Zanim przyjrzymy się bliżej tej bramie API, to może odpowiem na kilka pytań. Czy gdzieś będzie dostępny webinar do oglądnięcia później? Pyta Dawid. No to już odpowiedziane. Tak jest? Aha, okej, bo tu nie widzę odpowiedzi. Czy będzie poświęcona chwila na tematykę testów end-to-end w mikroserwisach? Tak, będzie tutaj sekcja odpowiedzialna za testy. Niekoniecznie end-to-end, bo będę mówić głównie o integracyjnych, aczkolwiek też w dużej mierze to się będzie dotyczyło testów end-to-end. Dobra, Dawid pyta, jeśli nie wszystkie mikroserwisy są w pojedynczym repo, w jaki sposób odpalacie pełny system lokalnie? Submoduły Gita? No tutaj, tak jak mówiłem, my wykorzystujemy większość mikroserwisów w jednym repo. Gdyby one nie były w jednym repo, no to lokalnie musielibyśmy przygotować sobie jakieś skrypty na odpalanie tego jednoczesne. To akurat submoduły Gita, rozumiem, służyłyby do tego, żeby pobrać wszystkie te repozytoria, ale to jest jakby najmniejszy problem. Większym problemem byłoby, jak to wszystko uruchomić, żeby cały ten ekosystem działał poprawnie ze sobą. Tutaj jeżeli wykorzystujemy Dockera, to jest to o tyle proste, bo jesteśmy w stanie wskazać konkretne obrazy, konkretne entry pointy, które mają się uruchomić. Jeżeli nie wykorzystujemy Dockera, to możemy skorzystać na przykład z czegoś takiego jak PM2 dla Node'a i pliku ekosystem, który pozwala na uruchomienie wielu różnych mikroserwisów naraz, również z wielu różnych podfolderów. Krzysztof pyta, co z pull requestami i deployami przy monorepo? Mieliśmy wiele razy problem z monorepo, gdy różne serwisy miały różny release cycle. No tutaj, tak jak wspomniałem, u nas był problem z tym, że tych pull requestów było za dużo. Po wprowadzeniu monorepo było ich znacznie mniej i byliśmy w stanie o wiele łatwiej to ogarnąć. I też to nam pozwalało tak naprawdę usprawnić deploye, tak, bo mamy jakieś wspólne procesy CI, CD. Tutaj wspominasz, że jest różny release cycle tych mikroserwisów. Rozumiem, że chodzi o jakieś wersjonowanie. No, tak naprawdę
Z takim problemem się nie spotkaliśmy. Musiałbym dokładnie się dowiedzieć, z jakim problemem ty się spotkałeś, ale zakładam, że no tutaj dużą rolę odgrywa właśnie ta kwestia wersjonowania i kontraktów. Tak? Sobie poradziliśmy też z tym, wykorzystując kontrakty i odpowiednio wersjonując cały ten nasz system. Okej. Okay. Ja myślę, że jeszcze wtrąciłem jedną rzecz z czatu, bo wydaje się bardzo interesująca. Dawid napisał o 10.16. Jeden Dockerfile per monorepo oznacza, że jeśli jeden serwis potrzebuje FFmpeg, MPEG, wszystkie go niepotrzebnie dostaną. Słaba opcja. Co o tym sądzisz? Znaczy tak, no to akurat z tym się zgodzę, że dostają się dependencji do danych serwisów, które nie są tam potrzebne. Jeżeli jakiś taki serwis ma o wiele więcej zależności, które są ciężkie, to w tym momencie rozważyłbym jakąś osobną implementację takiego serwisu, żeby nie dorzucać tam niepotrzebnych dependencji. To jak najbardziej ma sens. Tutaj mamy wiele takich mikroserwisów, akurat w ramach naszego rozwiązania, gdzie te dependencje praktycznie są jednakowe i te mikroserwisy nie potrzebują aż takich ciężkich zależności. Dlatego nam się to sprawdza. Ok, to może przejdę dalej do prezentacji, a później znowu za jakiś czas wrócimy do pytań. Czyli tak, przyjrzyjmy się teraz w ramie API. Tak jak wspomniałem, brama API to jest taki jedyny punkt dostępowy do naszego systemu. Zakładamy, że aplikacje zewnętrzne, klienckie nie są w stanie łączyć się bezpośrednio do mikroserwisów, które są w obrębie naszego systemu. Łączą się tylko i wyłącznie przez bramę API i ma to szereg oczywiście zalet. Dzięki temu to jest jakby jedyne miejsce, które jest w stanie, pierwsze takie miejsce, które jest w stanie stwierdzić, czy w ogóle takie żądanie może być przetworzone przez nasz system. Jeżeli nie, to można już go na wczesnym etapie takie żądanie odrzucić. Dodatkowo dzięki temu, że brama zapewnia, że już ten kontakt klienta zewnętrznego z systemem jest poprawny, no to te mikroserwisy już wewnątrz systemu mogą się ze sobą bezpośrednio i bezpiecznie komunikować. Ale żeby takie coś uzyskać, to musimy na początku zdefiniować jakiś taki wspólny format wiadomości, które wysyłamy do naszego systemu, żeby właśnie brama była w stanie przekierować ten ruch do odpowiedniego mikroserwisu. Tutaj najczęściej stosujemy taki format, w którym definiujemy jakąś nazwę serwisu, z którym chcemy się skontaktować, jakąś operację, którą chcemy tam wykonać oraz przesyłamy jakiś payload w postaci danych. Dodatkowo możemy wysyłać jakieś access tokeny, refresh tokeny, żeby móc stwierdzić, czy użytkownik w ogóle ma dostęp do danych zasobów. Kiedy już taka wiadomość dotrze do bramy API, no to musi ta brama to żądanie jakoś przetworzyć. I tutaj brama ma zdefiniowaną przeważnie jakąś listę klas klienckich, które pozwalają na kontaktowanie się z zewnętrznymi mikroserwisami. Tutaj my akurat wykorzystujemy klientów gRPC, których wcześniej sobie wygenerowaliśmy i odpowiednio odwołując się do danego klienta poprzez nazwę serwisu, nazwę operacji, odpalając taką metodę, przekazując payload, uzyskujemy odpowiedź z tego mikroserwisu, którą następnie przesyłamy z powrotem do klienta. I tutaj to jest jeden ze sposobów tak naprawdę jakby definiowania tej listy klientów. Drugim ze sposobów jest wykorzystanie mechanizmu Service Discovery, żeby dowiadywać się o takich zewnętrznych mikroserwisach w sposób dynamiczny, żeby nie musieć hardkodować jakby na sztywno takie listy. I tutaj ważne wspomnienie jest to, że brama API tak naprawdę nie powinna zawierać żadnej logiki biznesowej. Powinna ona służyć bardziej jako taka przelotka na dane do naszego systemu, która dodatkowo jeszcze wykonuje pewnego rodzaju sprawdzenia, na przykład access tokenu. Aczkolwiek nie powinna zajmować tam logika, ponieważ po jakimś czasie mielibyśmy problem z utrzymaniem takiego mikroserwisu, gdyby tej logiki było tam za dużo. Wspomniana już przeze mnie sytuacja
obsługi kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli wysyłamy access token do takiej bramy, to ona może przekazać to żądanie dalej, tutaj na tym slajdzie akurat do mikroserwisu messaging. Natomiast jeżeli takiego tokenu nie przesyłamy, no to w tym momencie blokujemy ruch. Oczywiście to nie jest tak, że ta brama musi zawierać całą logikę sprawdzania tego, czy access token jest poprawny, czy nie. Możemy tę logikę mieć w osobnym mikroserwisie, na przykład w mikroserwisie security, a z poziomu bramy tylko tak naprawdę pytać się serwisu security, czy wszystko jest ok, czy też nie. Udało nam się już wysłać wiadomość do systemu, do bramy. To teraz w jaki sposób te mikroserwisy się ze sobą komunikują? Opcji mamy kilka. Pierwszym ze sposobów jest tak zwane Remote Procedure Invocation, czyli Remote Procedure Call, gdzie serwisy komunikują się ze sobą bezpośrednio. Tutaj możemy wykorzystać do tego na przykład Socket.io, gRPC, czy po prostu skorzystać z HTTP. My najczęściej właśnie do takiej wewnętrznej komunikacji serwisów między sobą wykorzystujemy gRPC, natomiast do komunikacji klientów zewnętrznych z bramą wykorzystujemy sokety, websockety. Drugim ze sposobów komunikacji w obrębie takiego systemu jest wykorzystanie message brokera. Message broker to jest taka jakby osobna usługa w obrębie tego systemu, do której serwisy mogą wysyłać wiadomości i z której mogą odbierać wiadomości. Dzięki temu też te serwisy nie muszą się ze sobą wzajemnie komunikować, nie muszą o sobie wzajemnie wiedzieć, ponieważ ten message broker odpowiada za całą wymianę komunikatów. Zaleta takiego rozwiązania jest też taka, że te wiadomości w obrębie message brokera mogą być buforowane, więc jeżeli dany serwis nie jest w stanie w tym konkretnym momencie odebrać wiadomości, może to zrobić za chwilę. Wada jest taka, że jak message broker nawali, no to w tym momencie cały nasz system może nie odpowiadać poprawnie, ale tak naprawdę nie musimy decydować się tylko i wyłącznie na jedno z tych rozwiązań. Możemy korzystać zarówno z message brokera, jak i z RPC jednocześnie w naszym systemie. Udało nam się skomunikować mikroserwisy ze sobą. W pewnym momencie przyjdzie taki czas, że będziemy chcieli przechowywać w ramach takich mikroserwisów jakieś dane. I tutaj też mamy kilka tak naprawdę podejść do problemu. Pierwszym z podejść jest utrzymywanie tak naprawdę bazy danych per serwis. To znaczy, że każdy serwis ma jakąś lokalną bazę danych, do której umieszcza jakieś informacje i te bazy danych nie są współdzielone pomiędzy serwisami. Ma to szereg zalet, wad. Do zalet można zaliczyć to, że łatwiej jest takie mikroserwisy wraz z ich lokalnymi bazami skalować. Natomiast trudniej jest pisać zapytania, które przykładowo muszą wyciągnąć z systemu dane z wielu naraz, ponieważ musimy umieć połączyć odpowiedzi z wielu różnych mikroserwisów. Tutaj może nam przyjść z pomocą taki wzorzec jak API Composition. Trudniej też zachować spójność danych w takim systemie, bo jeżeli część mikroserwisów, powiedzmy, będzie miała jakiś błąd, to w tym momencie możemy mieć niespójność danych. Drugim z podejść jest tak zwana wspólna baza danych. Wspólna dla wielu różnych mikroserwisów. Tutaj wadą może być to, że trudniej takie coś skalować, natomiast o wiele łatwiej zachować spójność danych i też o wiele łatwiej pisać jakieś queries, które wymagają wyciągnięcia jakichś powiązanych informacji, które zostały dodane tam przez wiele różnych mikroserwisów. My wykorzystujemy akurat w tym systemie, który teraz piszemy, shared database, ale z tak zwanymi live queries, czyli żywymi zapytaniami. Jest to taka wariacja na temat shared database, w której zamiast każdorazowo wysyłać do niej żądanie z jakimś query i oczekiwać na odpowiedź, my takie query tworzymy raz i baza danych za każdym razem, gdy pojawią się jakieś zmiany w danych, informuje nas o tym, co się zmieniło.
Czyli my to query tak naprawdę stale utrzymujemy i no, używamy tam tak naprawdę strumieni. I to też nam pozwala na tworzenie aplikacji real-time, w których bardzo szybko dostajemy informacje o tym, co się zmieniło w systemie. Pokażę to na przykładzie. Załóżmy, że mamy taki system, w którym jakaś aplikacja kliencka chce właśnie stworzyć takie live query. W tym momencie wysłano żądanie do API Gateway, w którym to żądaniu jest informacja, że chcemy się subskrybować na dane i chcemy tak naprawdę dostawać informacje o użytkownikach i chcemy, żeby ci użytkownicy byli posortowani po wynagrodzeniu. Brama API komunikuje się w tym przypadku z odpowiednim mikroserwisem, który jest w stanie takie coś zapewnić, z data serwisem, a data service pod spodem musi oczywiście posiadać taką bazę danych, która potrafi to zapewnić. Może to być RefingDB. My wykorzystujemy nieco inne rozwiązanie w naszym przypadku, takie bardziej szyte na miarę, ale tutaj RefingDB jak najbardziej do tego może służyć. Dodatkowo do subskrypcji, do strumieni wykorzystujemy RxJS-a. I teraz, gdy ten pierwszy klient już jest zasubskrybowany na taki strumień danych, to w międzyczasie jakiś inny klient wysyła dane do systemu. W tym przypadku wysyła taką komendę, w której dodaje użytkownika, John Doe, z jakimś wynagrodzeniem. Ta komenda wędruje poprzez user service i na samym końcu po przejściu przez data service trafia do bazy danych. No i w tym momencie automatycznie klient pierwszy dostaje ten strumień danych, ponieważ coś w bazie danych się zmieniło. Dostaje on strumień danych, w którym oczywiście jest ten nowo dodany użytkownik. I dzięki takiemu podejściu no jesteśmy, tak jak mówiłem, w stanie tworzyć aplikację typu real-time. Nie musimy wysyłać tak wielu zapytań i cały system jest w stanie o wiele szybciej działać i o wiele lepiej się skalować na bardzo duże zapotrzebowanie na dane. Tutaj to też całe to podejście jest zgodne z takim wzorcem jak CQRS, czyli Command Query Responsibility Segregation, gdzie mamy jakby osobną warstwę odczytu, osobną warstwę zapisu i też to nam pozwala na niezależne skalowanie tych warstw. Takie podejście jest bardzo fajne, ale też jest kilka takich kwestii, które musimy umieć rozwiązać, ponieważ może przyjść taka sytuacja, w której będziemy chcieli w jakiś sposób ograniczyć dostęp do takich danych i tutaj może to być nieco problematyczne z racji tego, że mamy potworzone wszędzie te subskrypcje na dane. I tutaj jednym z rozwiązań jest tak naprawdę odtworzenie tych subskrypcji na wszystkich naszych warstwach. W tym momencie musielibyśmy tworzyć tak naprawdę nowe live query, a wszystkie poprzednie subskrypcje pozamykać. Innym ze sposobów jest filtrowanie tych danych w locie, co też my czynimy. Tutaj wykorzystujemy Access Control List do zapewnienia właśnie dostępu do zasobów, a w szczególności wykorzystujemy takie coś jak ABAC, czyli Attribute Based Access Control. Jest to taka lepsza wersja RBAC-a, czyli Role Based Access Control, gdzie jesteśmy w stanie w dosyć granularny sposób definiować, do czego dany użytkownik w danym momencie ma dostęp. I tutaj, żeby takie coś wykorzystać właśnie w tych strumieniach danych, to możemy to zrobić na takiej zasadzie, gdzie ten strumień danych będzie wędrować do data serwisu, natomiast w data serwisie musimy sprawdzić, czy dany użytkownik ma dostęp do danego zasobu, przykładowo do danej kolumny, w tym przypadku do wynagrodzenia. Jeżeli ma dostęp, to zostawiamy te dane tak jak są, jeżeli nie, to filtrujemy je w locie. I w tym momencie te dane, które wędrują dalej poprzez bramę do klienta, już tych informacji o wynagrodzeniu nie posiadają, jeżeli klient nie ma do tego dostępu. I tutaj ważną kwestią jest to, że oczywiście ponownie data service nie musi wiedzieć, czy dany klient ma dostęp do tych danych, może on to oddelegować do security serwisu i tam całe to sprawdzenie może mieć miejsce.
OK, zanim przejdziemy do kolejnej sekcji, do wzorca sagi, to może kolejne pytania. Jak zapewniacie, Bogdan pyta, jak zapewniacie bezpieczeństwo bazy danych, które znajdują się w mikroserwisie? Macie jakąś replikację czy coś? No tutaj generalnie nasi kochani DevOpsi na poziomie infrastruktury konfigurują to w taki sposób, żeby dana baza danych nie była dostępna dla różnych mikroserwisów, jeżeli to nie jest wymagane, tym bardziej nie była dostępna na zewnątrz systemu. Tak samo wszystkie te mikroserwisy wewnątrz też nie są dostępne na zewnątrz, a tak naprawdę tylko ta brama jest dostępna. Tak, jeśli chodzi o replikację, no to tak, wykorzystujemy mechanizmy replikacji, żeby mieć odpowiednią redundancję danych, żeby też w ramach jakichś sytuacji krytycznych nie tracić danych. Czy używacie jakichś konkretnych narzędzi do zarządzania monorepo, na przykład Lerna, Pans lub Bazel? Korzystaliśmy przez moment z Lerny, jednak ze względu na bardzo dużą liczbę dependencji z samej Lerny, dosyć wolne działanie, przestaliśmy z tego korzystać. Teraz można powiedzieć, jeśli chodzi o zarządzanie takim monorepo, to mamy tego różnego rodzaju generatory, które pozwalają nam współpracować w ramach takiego monorepo, no a zarządzamy tym bez Lerny tak naprawdę. Tak naprawdę w jakiś konkretny sposób ta Lerna nie dawała nam aż takiej korzyści, więc po zrezygnowaniu z niej nie odczuliśmy jakichś konkretnych braków. Czy Data Service nie ma problemu ze skalowaniem? Wojtek pyta, czy Data Service nie ma problemu ze skalowaniem, jeżeli cała komunikacja przechodzi przez niego? No tak, to jest problem faktycznie do rozwiązania. My tutaj Data Service oczywiście skalujemy, tak, żeby też ten ruch, żeby był on w stanie wytrzymać odpowiednio duży ruch. No i tutaj tak naprawdę na poziomie load balancera zachodzi cała kwestia tego, czy to skalowanie tak naprawdę sprawia jakiś problem. Tutaj jeżeli odpowiednio zeskalujemy dany serwis, wykorzystamy mechanizmy load balancingu, no to tego problemu ze skalowaniem akurat data serwisu nie będzie. Tutaj mógłby być problem z tą bazą danych pod samym spodem, no akurat zakładam, że tutaj RefingDB, jak i inne bazy danych też zawierają odpowiednie mechanizmy skalowania. Więc tutaj na każdym poziomie tej całej historyjki wysyłania danych poprzez te kolejne mikroserwisy musimy zapewnić, żeby wszystkie te klocki były zeskalowane odpowiednio. I jeszcze Wojtek pyta, w jaki sposób robicie wdrożenia pojedynczych serwisów, mając wszystko w jednym obrazie? No to tak jak wspominałem na początku, mamy to w jednym obrazie, ale wdrożenie takiego jednego serwisu jest o tyle łatwe, że poprzez odpowiedni entry point jesteśmy w stanie uruchomić tak naprawdę jeden mikroserwis. No i później już na poziomie opisu infrastruktury wykorzystujemy Kubernetesa, jesteśmy w stanie akurat zdefiniować, że w danym momencie ma się taki mikroserwis odpalić, wskazujemy odpowiednią ścieżkę w obrazie do pliku JS, który ma się odpalić, no i mamy dany mikroserwis. Jak chcemy inny mikroserwis, no to nadpisujemy tę ścieżkę i uruchamiamy inny. Więc to nam jakby o wiele bardziej upraszcza sprawę. I Krzysiek jeszcze pyta, czy gateway nie sprawi, że użytkownik systemu w zasadzie czuje, jakby i tak pracował dalej z monolitem? Traci się jeden z plusów mikroserwisów, czyli niezależność usług od siebie i ich reużywalność. Zasadniczo znów powstaje monolit w ramach jednego systemu, tylko wewnętrznie pocięty na drobne serwisy. Jeżeli damy możliwość komunikowania się z kolei z wszystkimi mikroserwisami, które są w obrębie systemu, no to mamy też mnóstwo różnych innych case'ów do załatwienia, chociażby kwestie bezpieczeństwa. Jeżeli pozwolilibyśmy na komunikowanie się bezpośrednie z każdym z mikroserwisów, no to teraz musimy w każdym zaimplementować w jakiś sposób logikę tak sprawdzania uprawnień, chociażby w każdym musimy zapewnić to, żeby były one
odpowiednio poinformowane. A pozostałych mikroserwisach, no to jest bardzo dużo rzeczy, które musielibyśmy w ramach każdego takiego serwisu tworzyć. Wydaje mi się, że w pewnym momencie no, sprawiałoby to dużo problemów. Tutaj ta brama właśnie ma nam służyć temu, że w jakiś sposób jest ona w stanie łatwo przekierować ten ruch, bądź całkowicie go zablokować, jeżeli do takiego obsługi, takiego żądania ma nie dojść. I dzięki temu też nie musimy w wielu różnych serwisach dodatkowo powielać tej logiki. I też takie całe rozwiązanie jest o wiele bardziej bezpieczne. A taki gateway oczywiście możemy zeskalować, tak? Więc to też nie sprawia nam wtedy problemów. Okej, okay, więcej pytań na później. Okay. Wspomniałem o wzorcu SAGI. To jest wzorzec, który wykorzystujemy do tego, żeby tak naprawdę zachować spójność danych w obrębie całego systemu, gdzie w ramach wielu różnych mikroserwisów mamy zdefiniowane lokalne bazy danych. No i zadaniem SAGI tak naprawdę jest koordynacja takiej pracy, koordynacja sekwencji lokalnych transakcji, które odbywają się na przestrzeni wielu różnych mikroserwisów. I każdy z nich może, bądź nie musi, umieścić jakieś dane w bazie danych. I w tym momencie, jeżeli wystąpi jakiś problem i cała operacja się nie powiedzie, to zadaniem SAG jest przywrócenie systemu do stanu sprzed takiego żądania. Pokażę to na przykładzie. Załóżmy, że jest taki system, który składa się z kilku mikroserwisów oraz SAGI. Mikroserwis pierwszy akurat wysyła żądanie do systemu i tutaj wiemy, że dojdzie do operacji, która powoduje zmiany w wielu różnych lokalnych bazach danych, więc chcemy, żeby SAGA zapewniła spójność całej tej operacji, więc ona przejmuje w tym momencie kontrolę, komunikuje się z poszczególnymi serwisami, kiedy te odpowiednio przetworzą żądanie, to SAGA zinformowana, że operacja się udała, więc cały proces może być kontynuowany. Natomiast w pewnym momencie może dojść do sytuacji, że wystąpi błąd, o czym SAGA też jest informowana. No i w tym momencie musimy umieć uruchomić operację, która przywróci ten system do stanu spójnego, bo tutaj jak widzimy w obecnej chwili stan jest niespójny, bo mamy jakieś dane w serwisie drugim, trzecim, ale nie mamy ich w czwartym. Więc SAGA komunikuje się z tymi serwisami poprzednimi, informując je, że trzeba te dane wycofać. Następnie jest informowane, że udało się to wycofać. No i w tym momencie wiemy, że system jest w stanie spójnym. Coś możemy odpowiednio odpowiedzieć pierwszemu serwisowi, że co prawda operacja się nie udała, ale wiemy, że system jest w stanie spójnym. Oczywiście tutaj też może być wiele różnych sytuacji krytycznych, sama SAGA może zawieść. No z tymi sytuacjami też później postaramy się sobie jakoś poradzić. Będę mówić o odpowiednich mechanizmach. I takim przykładem SAGI, który wykorzystujemy u nas w systemie, jest mechanizm workflow, gdzie na podstawie takiej maszyny stanów i odpowiednich tranzycji jesteśmy w stanie zdefiniować procesy biznesowe. Tutaj akurat opowiem Wam o procesie dwuetapowego uwierzytelnienia właśnie na podstawie takiego workflow. Taka przykładowa maszyna stanów, która jest wykorzystana, może wyglądać podobnie jak ta tutaj na grafie, gdzie węzłami są poszczególne stany, natomiast przejściami są akcje, które możemy wykonać w danym momencie. Akurat tutaj na przykładzie dwuetapowego uwierzytelnienia. Tutaj możemy też oczywiście mieć jakieś alternatywne ścieżki powrotu, powiedzmy, do poprzednich węzłów, jeżeli wystąpi jakaś sytuacja wyjątkowa, bo po prostu są takie wymagania biznesowe, więc ten graf może być jak najbardziej cykliczny, nie musi być acykliczny. No i tutaj też można zdefiniować różnego rodzaju przejścia, jakie mogą wystąpić w takich sytuacjach krytycznych, kiedy musimy dokonać rollbacka. I teraz taki diagram ma takie odzwierciedlenie w kodzie. Wykorzystujemy JavaScript State Machine, którym jesteśmy w stanie w łatwy sposób zdefiniować właśnie te węzły oraz odpowiednie przejścia, jakie mogą wystąpić w ramach danego flow.
No i teraz mając tak zdefiniowane przejścia, tak zdefiniowaną maszynę stanów, przyjrzyjmy się temu, jak może wyglądać taka faza logowania w naszym workflow. Na samym początku, gdy dostaniemy żądanie z odpowiednimi danymi do logowania, to pytamy security klienta, czy użytkownik jest uwierzytelniony, odpowiedzi dostajemy token. Następnie musimy zainicjalizować całe to flow logowania, właśnie wykorzystując ten już wspomniany token. No i przejść do kolejnego etapu, wykorzystując metodę transit. Następnie, ponownie pytając się security klienta, jesteśmy w stanie wygenerować kod do dwuetapowego uwierzytelnienia. No i w tym akurat przypadku wysyłamy ten kod za pomocą e-maila użytkownikowi, no i dokonujemy kolejnej tranzycji. Tak naprawdę, jeżeli akurat w danym momencie tranzycja nie byłaby możliwa, bo tak byśmy mieli to zdefiniowane w ramach workflow, no to całość operacji skończyłaby się wyjątkiem. Odpowiednio przechwycony wyjątek pozwoli nam na poinformowanie użytkownika, że w tym momencie akurat taka operacja nie jest możliwa. No i następnie na samym końcu tak naprawdę warto jest jeszcze gdzieś zapisać cały ten proces, całe to flow w obecnym stanie w jakimś repozytorium, ponieważ później będziemy musieli z powrotem umieć się do niego odwołać po tym, jak użytkownik już powiedzmy wejdzie w tego e-maila, kliknie ten link i pojawi mu się strona na podanie tego kodu z dwuetapowego uwierzytelnienia, to dobrze, żebyśmy byli w stanie odtworzyć ten proces. Dlatego musimy użytkownikowi przesłać tak zwany process ID tego flow, który mamy u siebie zapisane w jakimś repozytorium, które nam posłuży temu, żeby później to z tego repozytorium pobrać. Więc kolejna faza, faza potwierdzenia kodu, zaczyna się właśnie od tego, że ten proces odtwarzamy z naszego repozytorium na podstawie tego process ID i jesteśmy w stanie kontynuować nasze flow. Jest ono akurat dokładnie w tym momencie, który był zachowany w poprzedniej fazie. Więc dokonujemy potwierdzenia tego kodu, ponownie komunikując się z zewnętrznym serwisem security. Jeżeli ten kod nie jest poprawny, to możemy użytkownikowi zwrócić jakiś błąd walidacji. Natomiast jeżeli jest poprawny, no to dokonujemy kolejnej tranzycji i dalej przesuwamy się w naszej maszynie stanów. Często może dojść do jakiejś sytuacji, że coś pójdzie nie tak, tak jak już wcześniej mówiłem, chociażby w ramach wzorca SAGI, i musimy sobie umieć z tym jakoś radzić. Tutaj taką pierwszą myślą, jaka może nam przyjść do głowy, to jest zastosowanie logowania. Logowanie niestety nie sprawdza się aż tak dobrze w serwisach rozproszonych, gdzie wszystkie mikroserwisy działają dosyć asynchronicznie i w różnym momencie przetwarzają jakieś dane. Tutaj zdecydowanie lepszy jest tracing. Tracing to jest taka technika, która pozwala nam na podejrzenie, co, kiedy, w jakim momencie, w jakiej kolejności wykonywało się w ramach takiego systemu, który właśnie składa się z wielu różnych mikroserwisów. Taki system, który wykorzystuje tracing, cechuje się tym, że jest gdzieś uruchomiony tracing server, a poszczególne mikroserwisy, komunikując się między sobą, wysyłają informacje do tego tracing serwera z tym, co akurat w danym momencie się wydarzyło. Dodatkowo, żeby umieć powiązać tą informację z tym, co się wydarzyło w jednym mikroserwisie, czyli na przykład tutaj w bramie API, z tym, co się zdarzy zaraz w serwisie pierwszym, to te mikroserwisy muszą pomiędzy sobą wysyłać tak zwane tracing ID. I to służy temu, żeby móc powiązać ze sobą te informacje. Serwis pierwszy ponownie wysyła informacje do tracing serwera, ponownie komunikuje się z innym mikroserwisem, jeśli musi. I ten tracing ID cały czas w systemie wędruje. I tutaj do tracingu wykorzystujemy Jaggera. Jagger to jest takie narzędzie stworzone przez Ubera. Udostępnia całkiem fajny interfejs graficzny. A dodatkowo Jagger jest tak naprawdę implementacją takiego standardu do tracowania o nazwie Open Tracing. Open Tracing sam w sobie nie ma żadnej implementacji, jest tylko zbiorem jakby zasad
interfejsów dla wielu różnych języków programowania odnośnie tego, jak należy to w ogóle robić. I taki Jagger, po tym jak już odpowiednio go skonfigurujemy, użyjemy w systemie, pozwala nam na podejrzenie właśnie wszystkich żądań w postaci tak zwanych trace'ów. Dodatkowo po wejściu w takiego trace'a możemy zobaczyć, co się tak naprawdę dokładnie wydarzyło, które mikroserwisy ze sobą gadały, a każde takie pojedyncze zmierzenie wykonania kodu w ramach danego mikroserwisu to jest tak zwany span. I tutaj możemy to jeszcze bardziej rozwinąć i podejrzeć szczegóły takiego spana, gdzie mamy dostęp do szeregu tagów. I w ramach tych tagów wiemy tak naprawdę, jakie serwisy, jakie dane sobie wysyłały. To my musimy zadbać o to, żeby te tagi były odpowiednio z odpowiednią ilością danych, które nam pomogą. Warto tutaj umieszczać jak najwięcej ciekawych informacji o tym, co się w danym momencie w kodzie działo, żebyśmy byli w stanie później bardzo łatwo odnaleźć jakieś potencjalne problemy w systemie. Dodanie tego do projektu jest o tyle proste, że jak już wcześniej wspomniałem, mamy użytego wszędzie Dockera, a na Docker Hubie jest dostępny gotowy obraz z Jagger serwerem, który za pomocą kilku linijek Docker Compose jesteśmy w stanie uruchomić i podpiąć pod nasze mikroserwisy. Jeszcze jedyne, co trzeba zrobić, to odpowiednio zainicjować tracera w naszych mikroserwisach i odpowiednio wysłać te dane do tego serwera. W tym celu po inicjalizacji takiego tracera w ramach danego mikroserwisu, jeżeli chcemy trace'ować kawałek kodu, to musimy wywołać metody start, span i finish. I wszystko to, co się dzieje pomiędzy tymi metodami, jest tak naprawdę przetwarzane później w tracing serwerze. Wiemy też tak naprawdę, jak długo był ten kawałek kodu wykonywany. No a już wewnątrz możemy dodawać do tego spanu odpowiednie tagi, które nam pomogą później w identyfikacji tego, co się działo. Jak już mamy taki kawałek kodu zmierzony, i to często dojdzie do sytuacji, że będziemy chcieli skomunikować się z jakimś innym mikroserwisem i musimy mu przesłać tracing ID. No i do tego celu służy właśnie metoda inject, dzięki której jesteśmy w stanie taki tracing ID wygenerować, a następnie wykonując jakieś żądanie do innego mikroserwisu, czy to będzie request HTTP, czy będziemy się komunikować po gRPC, nie ma to znaczenia. Musimy umieć przesłać ten tracing ID w jakikolwiek sposób do tego właśnie innego mikroserwisu. I po tym, jak już prześlemy ten tracing ID do innego mikroserwisu, no to pierwszym krokiem przy obsłudze takiego żądania jest wyekstraktowanie z tego tracing ID tak naprawdę obiektu kolejnego spana, to jest tak zwany span rodzica. Na podstawie tego spana rodzica jesteśmy w stanie stworzyć kolejny span, zmierzyć kolejny kawałek kodu, no a tracing serwer tak naprawdę już te dane ze sobą powiąże. Może przejdziemy do sekcji. Myślę, że tutaj akurat trochę pogonimy, bo powoli się czas kończy, a pytania na samym końcu już. Okej, no i przejdźmy teraz do sekcji testowania. No tutaj przez długi czas myśleliśmy, że najlepsza dla nas będzie piramida testów. Okazało się, że to jednak nie jest najlepsze rozwiązanie, kiedy mamy system rozproszony i wiele różnych mikroserwisów. Tu o wiele bardziej sprawdza nam się testing trophy, czyli takie trofeum testowania, gdzie są trochę inne proporcje liczby testów w ramach danej warstwy testów. Tutaj zdecydowanie skupiliśmy się na testach integracyjnych, nie skupiamy się na unitach, ponieważ to właśnie testy integracyjne pozwalają nam na zapewnienie tego, że mikroserwisy są w stanie ze sobą rozmawiać i całość po prostu działa. Unity nam tego nie zapewnia. Dodatkowo przykładamy dużą uwagę do statycznej analizy kodu, też to oczywiście mocno nas odciąża od takich błahych spraw, przez co nie musimy pisać unit testów na wszystko. I tutaj wykorzystujemy Prettiera, TS-Linta czy też SonarCube'a. Natomiast jeśli chodzi
O testy end-to-end, no to tutaj możemy wykorzystać Kakunina, nasze autorskie narzędzie stworzone w Software House, bądź też Puppeteera. No i tutaj, jeśli potrzebujemy testować nasze rozwiązania na wielu różnych przeglądarkach, to Kakunin używa pod spodem Selenium, Protractora oraz Gherkina, więc jak najbardziej się do tego celu nadaje. Puppeteer jest trochę bardziej niskopoziomowym narzędziem, które wykorzystuje DevTools API Scroma, więc też nie wykorzystamy go do wszystkiego, ale również polecam, jeżeli potrzebujemy jakieś małe testy end-to-end dokonać. Dzięki temu, że mamy Dockera, to ponownie nasze testy również są zdockeryzowane i daje nam to szereg różnych możliwości. Żeby móc dockerować testy, to tutaj w ramach Docker Compose definiujemy osobny serwis, gdzie za pomocą odpowiedniej komendy uruchamiamy te testy, a dodatkowo przed uruchomieniem testów mamy wykorzystane tak zwane skrypty wait, które pozwalają nam na to, by testy uruchomiły się dopiero w momencie, w którym dany mikroserwis powstanie i otworzy swoje porty. Dzięki temu wiemy, że te testy się przedwcześnie nie wywalą, tylko dlatego, że po prostu infrastruktura nie wstała. Tutaj mamy pewność, że ona wstała i że testy mogą przejść. Tutaj jest właśnie ta komenda, o której wspomniałem. Dodatkowo, dzięki temu, że wykorzystujemy Dockera do testów, to jesteśmy w stanie kontrolować całą infrastrukturę opartą o Dockera w naszych testach. I do tego celu wykorzystujemy tak zwany Docker Socket Forwarding, to znaczy, że socket dockerowy z hosta poprzez wolumeny podpinamy w Docker Compose i to nam daje możliwość na wykonywanie komend dockerowych wewnątrz testów integracyjnych. W tym celu tworzymy sobie takie pomocne funkcje, które pozwalają nam na zatrzymywanie i ponowne wznawianie kontenerów dockerowych, gdzie jedynym wymogiem jest wskazanie nazwy kontenera, który ma się uruchomić bądź spauzować. Tak jak wspomniałem, wykorzystujemy natywne komendy Dockera, Docker Pause, Docker Unpause, a wszystko uruchamiamy w ramach Shell Exec'a. I taki przykładowy test, który to wykorzystuje, wygląda następująco. W tym konkretnym przypadku chcemy sprawdzić proces uwierzytelnienia, gdzie wiadomość trafia poprzez bramę API, a następnie docelowo powinna trafić do serwisu security. Jednakże całość operacji nie może się udać, ponieważ na samym początku wstrzymujemy ten serwis security i oczekujemy tak naprawdę, że użytkownik się nie zaloguje i to nam tak naprawdę da informację o tym, że test przeszedł, ale też wiemy, że system cały, jakby, że brama API w dalszym ciągu jest w stanie obsługiwać żądania, że w jakiś sposób nie wystąpiły tam błędy. Więc po wstrzymaniu serwisu security za pomocą odpowiedniego konektora do API Gateway, który jakby symuluje komunikację klienta zewnętrznego z API Gateway, wysyłamy żądanie uwierzytelnienia z odpowiednimi credentialami. No i teraz oczekujemy, że jeżeli wystąpi timeout, to w tym momencie uznajemy, że test przeszedł. Jeżeli taki timeout nie wystąpi, to prawdopodobnie mamy jakiś inny problem w systemie, warto go zbadać. A na samym końcu, jak już taki test przejdzie, no to możemy ponownie uruchomić te mikroserwisy, żeby mogły wziąć udział w kolejnych testach. No i tutaj warto wspomnieć, że testowanie takich negatywnych ścieżek daje naprawdę duże korzyści, duże możliwości, bo takim najczęstszym problemem, z którym możemy mieć do czynienia, to jest właśnie próba zweryfikowania tego, jak system się zachowuje w takich krytycznych, specjalnych przypadkach. Dobrze, jeżeli testy cały czas dbają o to, że taki system właśnie się w pewnym momencie nie wysypie, jeżeli któryś z jego elementów nie działa. A też ciężko jest to manualnie sprawdzać za każdym razem. I to już tak naprawdę ostatni temat, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, więc przechodząc do krótkiego podsumowania. Warto wykorzystywać monorepo, przynajmniej w naszym przypadku się to sprawdziło, może nie sprawdza się to w każdym możliwym,
To wszystko zależy tak naprawdę od struktury projektu, od struktury organizacji, w której jesteśmy. Także warto to zweryfikować, być może przyda się to również Wam. Na pewno warto generować kod. Tak, jeżeli mamy jakąś ustabilizowaną strukturę projektu, mikroserwisów, to generowanie kodu na pewno pozwoli nam zaoszczędzić czas, a tworzenie takiego boilerplate'u nie jest sposobem spędzenia czasu. Warto wykorzystywać kontrakty, żeby móc zdefiniować konkretnie, jakie funkcjonalności mają nasze mikroserwisy, no a dodatkowo też dzięki kontraktom jesteśmy w stanie wygenerować jeszcze więcej takiego kodu. Warto używać Dockera, przy czym tutaj może być wiele kwestii tego, w jaki sposób go użyć. My do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, dochodziliśmy przez długi czas, więc też złe użycie Dockera może nie zawsze pomóc na sam początek, ale jak już go dobrze znamy, to naprawdę daje same benefity. Na pewno warto poznać różnego rodzaju wzorce architektoniczne związane z mikroserwisami. A jak już jesteśmy przy wzorcach, to warto zacząć od bramy API, bo to jest taki pierwszy punkt dostępowy do naszego systemu. No i idąc dalej tym krokiem, warto mierzyć cały ruch, który występuje u nas w systemie, właśnie wykorzystując tracing. Tutaj raczej nie polecam logowania sam jako takiego. No dodatkowo warto testować negatywne ścieżki, bo dzięki temu jesteśmy pewni, że cały nasz system odpowiednio działa. Nie byłem w stanie powiedzieć o wszystkich ciekawych tematach, ponieważ nie mamy na to czasu. Natomiast na sam koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o kilku rzeczach, o których warto poczytać. Jest na ten temat dużo wiedzy w internecie. Warto poznać circuit breakery, czyli mechanizm, który pozwala nam na ograniczenie ruchu w obrębie systemu, jeżeli wiemy, że jakieś serwisy nie odpowiadają. Warto zainteresować się mechanizmem service discovery, health checkami, żeby system był w stanie dynamicznie dowiedzieć się o tym, jakie serwisy w danym momencie są dostępne i jakie tak naprawdę działają. System musi rekonfigurować w sposób w czasie rzeczywistym. Warto poznać różnego rodzaju wzorce związane z wdrażaniem. My tutaj wykorzystujemy Kubernetesa. Można równie dobrze wykorzystać serverlessa, można wykorzystać powiedzmy funkcję FAS. Dobrze jest rozpoznać temat balansowania oraz skalowania, i to zarówno serwisów, jak i baz, bo z tym też wiąże się wiele różnych problemów. Warto poznać chociażby, czym są sticky sessions. No i dodatkowo kwestią, która jest dosyć istotna, jest podział tak naprawdę takiego systemu na mikroserwisy. Tutaj pomóc może nam coś takiego jak service decomposition czy architektura SOA. Dzięki bardzo za wysłuchanie prezentacji, dzięki bardzo za pytania. Przejdziemy jeszcze do kolejnej sekcji pytań, czy mamy jeszcze czas? Tak, zanim Mariusz odpowie na Wasze pytania, to chciałbym tylko jeszcze raz przypomnieć, że budujemy najlepszy team node'owy w Polsce, dlatego zachęcamy Was wszystkich do rekrutacji, a jeżeli macie jeszcze więcej pytań, to jak najbardziej zachęcamy po prostu do kontaktu przez stronę TSH.io, gdzie możecie się skontaktować z Mariuszem bezpośrednio, bądź z headem działu Node.js, który z chęcią z Wami podyskutuje na tematy mikroserwisów oraz innych. No to teraz myślę, że Mariusz, możesz wyjść z prezentacji i odpowiedzieć na może 3-4 pytania jeszcze. Pewnie. Okej, ładuję się. Wejdź sobie najlepiej na najnowsze. Co najnowsze? Teraz. Paweł pyta, może nie do końca w temacie samych mikroserwisów, jak mokujecie dane do testów? Czy testy funkcji logowania operują na prawidłowych credentialach faktycznie zapisanych w bazie, czy też każdy mikroserwis ma zamokowane dane do testów? No tutaj nie mokujemy danych do testów w obrębie każdych mikroserwisów. Przykładowo, jak chcemy przetestować logowanie do systemu, no to jesteśmy w stanie sobie tego użytkownika na czas testów stworzyć.
i po stworzeniu od razu sprawdzić, czy da się nim zalogować. No w tym momencie taki test co prawda robi więcej, no ale to jest test integracyjny, tak? On sprawdza przejście przez ścieżkę, która obejmuje kilka różnych mikroserwisów. Wiemy, że są w stanie się ze sobą komunikować. Też wiemy, że odpowiednia kolejność operacji, tak, najpierw zarejestrowanie, później zalogowanie, pozwala nam się zalogować. Raczej unikamy tego, żeby w jakiś sposób dane mokować do testów. Aleksy. Na bieżąco zmieniam. Aleksy pyta, jak traktować klienta do takiego systemu? Trzymać go w tym samym repozytorium, co mikroserwisy? Klient to jakaś zewnętrzna aplikacja webowa bądź mobilna i to już mamy, to już trzymamy w ramach osobnego repozytorium. Aplikacja typu SPA, pisana w Reakcie, gdzie deweloperzy powiedzmy nie do końca potrafią tworzyć coś na backendzie, jakby całość jest kompletnie wyodrębniona i jedyne, co tak naprawdę ci deweloperzy potrzebują wiedzieć, to w jaki sposób skontaktować się z zebraną API, a cała reszta już ich nie musi interesować. Dawid pyta, czy Jagger Open Tracing pozwala na dodawanie dodatkowych eventów, message'y w obrębie spanu? W obrębie spanu możemy dodawać różnego rodzaju tagi. I wydaje mi się, że to jest wystarczające do tego, żeby w pełni wiedzieć, co w danym momencie się dzieje. Te, które pokazałem na slajdzie, to były przykładowe. Jesteśmy w stanie tam dodać dowolne klucze i dowolne wartości z czymkolwiek tak naprawdę. Jest to w pełni konfigurowane. OK. No to tyle, nie? Tak, tak. No myślę, że to już wystarczy. No to dziękujemy jeszcze raz. Dzięki bardzo za wysłuchanie, dzięki bardzo za liczne przybycie i za wiele różnych pytań. Oczywiście, jeżeli macie jeszcze więcej pytań, to możecie się cały czas z nami kontaktować. Chętnie odpowiemy na kolejne pytania. I dzięki za dzisiaj i miejmy nadzieję do zobaczenia na kolejnym webinarze, jeżeli jakiś się pojawi w przyszłości. Cześć.